Witam, z tej strony Elczej, a to jest Outro, rozdział czwarty, Przebłysk. Rainbow Dash przestała wpatrywać w ziemię i pierwszą rzeczą, którą zobaczyła, były jasne, błękitne oczy Pinkie Pie. Wypuściła powietrze, gdy zobaczyła przyjaciółkę machającą ku niej z głównego wejścia do cukierni Sugar Club Corner. Scena stała się jeszcze bardziej kolorowa dzięki mrugającej radii, chichoczącej Twilight oraz Fluttershy i Applejack przechadzającym się po zakręcie. Pinkie Pie otoczyła usta kopytami i wykrzykiwała coś, dawszy potem Rainbow Dash w dramatyczny sposób znak, by ta dołączyła do grupy. Promiennie się uśmiechając, Rainbow nie traciła czasu, zwinnie przeleciała nad dachmi Ponyville, lądując w kłębiącej się chmurze kurzu. Przyjęła heroiczną pozę, by zamrugać z niedowierzania na to, co zobaczyła. Pinkie Pie zrobiła dziwną minę, Twilight Sparkle mrużyła oczy, Fluttershy i Rarity zdrygały się od razu, podczas gdy Applejack przybliżyła się i przerażona wskazywała na twarz Rainbow. Rainbow Dash była zdezorientowana, odwróciła się, by przyjrzeć się w oknach słodkiego kącika. I odbicie połyskiwało, zmieniły oka i oczy zmieniły się w czerwono-żółte widma i zwyczajnych, rubinowych ślepi. Zanim zdążyła na to zareagować, kosmy jej grzywy spadł bezładnie z głowy. Upadła na pośladki, podniosła kopyta, by złapać wypadające włosy. Gdy wpadły w jej uścisk, straciły cały swój kolor, który zmienił się na bladą szarość. Wraz z resztą jej sierści westchnęła, oglądając zakończyny, próbując dowiedzieć się, gdzie zniknął jej jasny, błękitny odcień. Usłyszała skamlenie. Obróciwszy się, Rainbow Dash zerknęła w stronę przyjaciółek, lecz te zniknęły. Sugar Club Corner również zniknął, a w jego miejscu znajdowała się gęsta ściana zielonego listowia. Rainbow przewietrzała się, zauważając, że otoczona jest labiryntem ze szmaragdowego żywopłotu. Napięła mięśnie skrzydeł, ale jej wszystkie pióra niespodziewanie zniknęły. Zaraz potem, jak poczuła chęć na to, by krzyknąć, ponownie usłyszała skamlenie, tylko tym razem pochodziło ono z wysoka. Próbowała spojrzeć prosto w górę, lecz na jej szyi ciążył złoty wisior. Wśród znoju i boleści udało jej się wreszcie spojrzeć w stronę gwiazd, tylko po to, by zostać zasypaną, nieprzeniknioną masą szarego popiołu.